pierwsza to jest ta, która jest tutaj u was w waszej księgarni, a wiara jest pewnością, Kenneta Hagina. Tutaj od was wziąłem spółki, to bardzo proszę, żebyście ją sobie nabyli, a wiara jest pewnością, ona jest tutaj u was. I teraz podam same książki Kenneta Hagina. Mogę troszeczkę poprosić o przyciszenie tego mikrofonu? Tak. Jeszcze. O, dobra, dziękuję bardzo. I podam wam teraz książki Kenneta Hagina, wszystkie. I podam wam później, po spotkaniu, jak już skończymy nagrywać jedną książkę autora, którego nie wymienię teraz nazwiska, ponieważ on zbłądził, ten człowiek, poszedł w duchowy kanał. Obecny jego stan to jest stan zły, ale książka, którą napisał, jest świetna, bo napisał u szczytu swoich duchowych, swego duchowego zrozumienia. Więc ja wam potem podam tego autora, chodzi mi o to, żeby to się nie nagrywało, bo ja nie chcę, żeby, wiecie, ludzie jak usłyszą coś, usłyszą autora i myślą, że on nadal funkcjonuje prawidłowo, no nie funkcjonuje niestety. Ale potem wam ją podam i ją sobie nabędziecie tą książkę. Tylko moja wielka prośba, tego autora nie podawajcie jako wzorzec, no niestety. Napisał świetne książki w pewnym okresie swojego czasu, potem człowiek odszedł z tej prawidłowej drogi. Po prostu w tej chwili on nie jest człowiekiem, który głosi pełni Ewangelię, więc to jest taka rzecz. Dobrze. Więc teraz następna sprawa, następne książki Kenneta Hagina. Zapiszcie sobie, czym jest wiara, taka książka, czym jest wiara. Następna książka Kenneta Hagina. Co robić, gdy czujesz, że tracisz wiarę i szansę na zwycięstwo? Taki długi tytuł. Co robić, gdy czujesz, że tracisz wiarę i szansę na zwycięstwo? A następna książka Kenneta Hagina pod tytułem Słowa. Następna książka Kenneta Hagina, Prawdziwa wiara. Tutaj już macie tą książkę, ta wiara jest pewnością. Dzisiaj będziemy mówić na temat wiary. Już myślę, że jesteśmy sobie w tym miejscu, że możemy na temat wiary mówić. Tutaj są dostępne płyty, które można tam kupić. Podstawy chrześcijańskiej nauki. Znaczy tam są, może Przemek nieopatrznie wyłożył wszystkie te płyty, ale mi zależy przede wszystkim na tym, żeby te płyty, które jeszcze ktoś z was nie nabył, czyli Podstawy chrześcijańskiej nauki, Fundamenty wiary, Z łaski przez wiarę i List do Rzymian, ale są po 4 zł te płyty, czy tam, ja po 4 zł są, nie wiem, czy po 5, czy tam. To jest to, żebyście mogli sobie nabyć. Pan jest Szkoła Wiary i Tymoteusz, to proszę cię, żebyś schował, bo ich nie trzeba, żebyście teraz pozwali. Jest taka płyta, która teraz jest wydana, ona kosztuje 10 zł, nazywa się Demony Burzące. Jest to opisane, to jest 27 nauczań od podstaw nauki o szatanie i demonach po identyfikacji demonicznych warowni i jakby wymienione główne warownie demoniczne, które
najczęściej zaczynają funkcjonować w życiu chrześcijan. I to jest płyta, która pokazuje, jak krok po kroku, samemu, bez pomocy, oczywiście, jeżeli ta pomoc jest potrzebna, no to tą pomoc można uzyskać od pastora, od liderów u was w kościele, ale ja zawsze, wiecie, dlatego jest wydana ta płyta, żeby ludzie, którzy są nawet pozbawieni miejsca, w którym mają dobrą usługę duszpasterską, mogli samodzielnie uwolnić się od demonicznych sił, prawda? Które często są zakamuflowane w ten sposób, że ludzie nie mają pojęcia o tym. Takie rzeczy jak warownie poniżenia, warownie głupoty, chciwości, nawet warownia demoniczna, warowna hobby, które to warownie maltretują życie chrześcijan. Także tutaj na tej płycie ją warto mieć, tą płytę. I tą płytę swobodnie też można dawać ludziom, którzy potrzebują pomocy. Także mówię, z jakąkolwiek formą niezrozumienia, jeżeli nie będzie potrzebna pomoc zewnętrzna, no więc zachęcam, żeby z pastorem rozmawiać, z liderami rozmawiać w kościele, bo czasami jest potrzeba, żeby ktoś przy tym był, co będziecie po prostu robili, bo jak ktoś na was patrzy z boku, to ma szerszy aspekt tego, co się dzieje w waszym życiu. Ale zachęcam, żeby ją nabyć, tą płytę, to jest wartościowy materiał. Dobrze, przyjaciele, ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj mówili cały dzień na temat wiary. Ja bym chciał zacząć od... Ja cię położę jakby takie pięć takich przestrzeni związanych z wiarą. Ja jestem człowiekiem wiary i ja chodzę w swoim życiu zgodnie z tym, o czym będę teraz mówił. Czyli ja też dzielę się z wami tym moim doświadczeniem związanym z wiarą. Bo na temat wiary powiedziałem już w zasadzie wszystko od strony teologicznej i tak naprawdę nie ma potrzeby poruszania pewnych sfer kilkakrotnie. Natomiast to, co tutaj będę mówił, to też jest związane z tym, to, co ja poprzeżywałem, jeżeli chodzi o tą wiarę. Bo my wszyscy jesteśmy porodzeni, troszkę głośniej, to delikatnie, bo to wtedy się lepiej nagra. My wszyscy jesteśmy ludźmi narodzonymi z Bożego Ducha, chodzimy w wierze, inaczej mamy prawo chodzić w wierze, mamy możliwość chodzić w wierze. Naszym życiem chrześcijańskim, takim praktycznym życiem, to jest chodzenie w wierze. Natomiast jeżeli chodzi o stronę taką realną, rzeczywistą, no to jest bardzo różnie w życiu chrześcijan. I wiecie, ludzie szukają czegoś, co jest poza sferą wiary. No, prawda jest w pewnym sensie straszna, bo nie ma nic poza sferą wiary. Czyli jeżeli ja i ty nie rozwiniemy życia wiary, jeżeli my nie staniemy prawidłowo, nie będziemy prawidłowo realizować Bożych prawideł, jeżeli chodzi o wiarę, tak, to po prostu będziemy się wykolejać. I no nie da rady inaczej, bo sprawiedliwy mój, czyli ten, który jest narodzony z Bożego Ducha, z wiary żyć będzie, mówi Boże Słowo, no z wiary żyć będzie. To, czyli jak nie z wiary, to nie żyje. Czyli to tam nie ma życia poza wiarą. Nie ma życia. Dziś wiele kościołów próbuje wtłaczać ludziom do głowy taką formułę życia poza wiarą. Nie ma życia poza wiarą. Łaska, która jest źródłem naszego funkcjonowania w Nowym Przymierzu, ona jest dostępna tylko i wyłącznie przez wiarę. A więc jeśli my nie rozwiniemy wiary, to my nie sięgniemy po łaskę i leżymy i kwiczymy i dziękuję bardzo. I możemy dużo, dużo narzekać, jaki to niedobry jest Bóg, a Bóg jest dobry i Bóg jest ciągle ten sam, tylko to jest kwestia użycia narzędzi. Narzędzi musimy użyć. Pamiętajcie, te stwierdzenie, bo to są takie rzucane stwierdzenia. Bóg jest ponad tym. Nie ma czegoś takiego, że Bóg jest ponad tym. Kiedykolwiek usłyszycie od kogoś jakiś temat i ktoś go będzie parafrazował taką informacją, wiesz, ale Bóg jest ponad tym. No nie jest. Nie ma Boga ponad tym. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Rozumiecie? No w Chrystusie jest. Co to oznacza?
to oznacza, że istnieje jakaś przestrzeń, w której Bóg dotyka świata, a świat kontaktuje się z Bogiem, tą przestrzenią jest Chrystus. W Chrystusie, tak, są zawarte Boże plany, cele, dążenia, zasady funkcjonowania i to wszystko. I poza Chrystusem nie ma nic. Tak? Poza Chrystusem Bóg dla człowieka to jest morderczy. To jest mordercza postać. Poza Chrystusem piekło jest poza Chrystusem. Jest ten Bóg, który mówi do człowieka, ale nie oddałeś życia Jezusowi, idziesz do piekła. No to jest straszna informacja. To w ogóle to taki Bóg jest. Poza Chrystusem. Tak? Więc poza Chrystusem nie ma również żadnej formuły pomocy dla nas. A wiara, tak, to jest część Chrystusa. Ona jest w Chrystusie. To jest w Chrystusie. To Chrystusa przyjąłeś przez wiarę. Pamiętasz, że uwierzyłeś w Chrystusa? To uwierzyłeś w Niego. Uwierzyłeś. No, gdybyś Ty nie uwierzył, to byś się nie narodził z Bożego Ducha. Czyli w ogóle początek Twojego dotknięcia Boga to była wiara. I całe Twoje życie jest związane z wiarą. Więc jeśli nie rozwiniesz wiary, nie będziesz żył zwycięskim życiem. Kropka. Rozumiesz? To nie ma takiej opcji. To w ogóle też nie oznacza, że nam się jakaś rzecz nie uda. Bo jakieś rzeczy nam się udają. Wiecie, żeby nam się udawały różne rzeczy w życiu, to też nie potrzeba z Bogiem chodzić. No bo spójrzmy po raz w oczy. No, ludzie nie są narodzeni z Bożego Ducha, mają normalne rodziny, mają biznesy. No kurczę. I wielokrotnie są zdrowsi psychicznie niż ludzie w kościoła, więc no, bo są szczęśliwsi też. No taka jest prawda. Tylko, że idą do piekła. Tylko, że najlepsi numerze w ogóle nie wiedzą, że idą. A nie wiedzą, że idą i są szczęśliwi. W ogóle kiedyś do mnie taki człowiek to miał pretensje. Mówi, jak od kiedy mi powiedziałeś, to ja się źle czuję. Ja widzisz. Kiedyś głosiłem takim dwojgu ludziom, to była studentom na ostatnim roku, ona była na ostatnim roku medycyny, ona na ostatnim roku prawa i oni palą w ogóle byli. Wiecie, ja im głosiłem Ewangelię i ona w ogóle wspaniali ludzie, moralni ludzie, moralni, zaznaczam, to nie byli tacy ludzie, wiecie, że tak źli, to byli dobrzy ludzie, z dobrych domów, z dobrym wzorcem, oni nie spali ze sobą nawet, bo nie czekali do ślubu, w ogóle tacy normalni, dobrzy ludzie. Ona pomagała w ogóle bardzo chorym ludziom, miała taką dbałość o tego człowieka. Wiecie, on chciał być naprawdę dobrym prawnikiem i bronić sprawiedliwości. Tacy ludzie mi się trafili kiedyś w jednym tam miejscu i ja ich ewangelizowałem. Siedzieliśmy sobie przy stole, rozmawialiśmy i kiedy ja tym ludziom powiedziałem, że mimo tego, że oni są dobrzy, że oni tak dobrze żyją i że oni dobrze rokują na pułapie ziemi, to obydwoje idą do piekła i że to, co robią dzisiaj, nie ma wiecznego wymiaru. Słuchajcie, no to był dla nich pewnego rodzaju cios. Wiesz, ona, ta dziewczyna, mówi do mnie, a to, co Pan mówi, to jest bardzo dołujące. Ja mówię, oczywiście, proszę. No bo ja Pani głoszę informację o tym, że jeżeli Pani nie odda życia Jezusowi, to mimo tego, że Pani pomaga dzisiaj ludziom, że Pani będzie lekarzem, że Pani będzie ratowała ludzkie istnienia, to Pani na końcu pójdzie do piekła, a nie i tak to, co Pani robi na ziemi tutaj, tak, nie przyniesie efektu wiecznego. No to jest dołująca informacja, mówię Pani. Rozumiecie, dlaczego Chrystus jest zgorszeniem? Bo możemy dużo gadać, jak mówimy o Chrystusie, który wyprowadza ludzi, wiecie, tam ćpunów, alkoholików, meneli, kryminalistów, wiecie, że oto taki, to Chrystus wyprowadza, popatrzymy, no tak, no to tak, ale Chrystus wyprowadza też ludzi dobrych, z ich dobroci, porządności, tak? I to jest to, wiecie, i dlatego w Chrystusie odnajdujemy element, który jest wiarą. I dla nas, narodzonych z Bożego Ducha ludzi, nie istnieje żadna inna formuła życia, jak tylko za pomocą wiary. Tylko wiarą chwycimy, tylko wiarą przyciągniemy. Tylko i wyłącznie. I proszę Was, żebyście te rzeczy sobie zakodowali i każdą informację, która będzie do Ciebie wpływała, która będzie kontra wierze, musisz uznać za opresję. To jest albo religia, albo humanizm, coś takiego. I będziesz miał w życiu różne trudne sytuacje, stąd ja Ciebie poprosiłem, żebyś sobie kupił tą książkę o takim długim tytule. Bo Kenneth Hagin też opisał tam bardzo ciekawe takie doświadczenia, kiedy dzieją się rzeczy trudne w naszym życiu, bo nasze życie nie jest łatwe. To nie jest łatwe życie. W ogóle życie chrześcijanina to nie jest łatwa sprawa. Prawda? Na takim pułapie czysto ludzkim, bo my stajemy kontrasystemowi całemu.
I to jest rzecz bardzo trudna, bo ty nie tylko masz żyć zwycięskim życiem, prawda? Ale ty jeszcze masz prezentować królestwo. No i to w tym świecie niestety, no to zaczyna być problem na miarę życia, prawda? Więc są te trudne rzeczy i będą w waszym życiu przychodziły trudne sprawy. No nie będzie, że nie będzie. Wiecie, ja głoszę Ewangelię sukcesu, natomiast Ewangelia sukcesu, prawdziwa Ewangelia sukcesu, ona nie mówi o tym, że nie ma trudnych rzeczy w życiu. Że nie istnieje cierpienie, że nie istnieje problem, że nie istnieje kłopot, że absolutnie. Ewangelia sukcesu mówi o tym, że ty przejdziesz te rzeczy i odniesiesz sukces. To jest Ewangelia sukcesu. Rozumiesz? Czyli te rzeczy ciebie nie powalą. Nigdy. I wiara nasza, ona w ten sposób ma zafunkcjonować, żebyśmy mogli żyć również w tych bardzo trudnych sytuacjach życiowych za pomocą tej wiary. I żebyśmy mogli zwyciężyć. I żebyśmy się nigdy nie potknęli. Wiesz, to, że się potkniesz, to nie spowoduje, że Bóg cię odrzuci. Ale to, że się potkniesz, to cię spowolni. Rozumiecie, o co tu chodzi? Bo to Bóg cię nie odrzuci. Bóg cię nie opuści, Bóg cię nie zostawi. Wiecie, ja mam odsiedziane 10 lat więzienia i mi się zawsze wydawało, ja siedziałem 4-krotnie w więzieniu i mi się zawsze wydawało, że ja sobie wychodzę po jakimś tam wyroku, odsiedziałem powiedzmy 3 lata i taka pierwsza głupkowata myśl to była, słuchajcie, ja chyba nawet nie kontrolowałem tego, że ja teraz ten czas nadrobię. No, prozaiczna prawda jest taka, że nigdy nie nadrobiłem czasu, który siedziałem w więzieniu. Siedziałem 3 lata straciłem. Ja mogłem się czegoś nauczyć, ja mogłem się rozwinąć w jakiejś materii, prawda? Ale nie cofnę czasu. Czyli spowolniły mnie te 3 lata? Jak najbardziej. Jestem w stanie powiedzieć, że każdy wyrok mnie spowolnił. Mimo, że się nawróciłem jednego z tych wyroków, to mimo tego moje życie zostało spowolnione. I to jest, ja na to nic nie poradzę. Wiecie, kiedy przyjrzałem się na życie mojego syna, kiedy on dorastał pod moją nieobecność, to zobaczyłem, jakie rzeczy mi umknęły. Tak? Ja tylko wiem, ile łez nad tym wypłakałem, ile cierpienia wewnętrznego miałem. Natomiast ja, mając wiarę, prawda, przeszedłem wielkim krokiem nad tym zjawiskiem. Tak? Sytuacja między mną a moim synem została usankcjonowana na pułapie mojej wiary. Czyli w konsekwencji ja przez tą wiarę zbudowałem z nim relacje, odbudowałem rzeczy i tak dalej. Dlatego chciałbym, żebyś podszedł bardzo, bardzo poważnie do tematu wiary. I wszystkie poprzednie nasze tutaj, nasze spotkania miały na celu to, żebyśmy dzisiaj mogli już mówić o wierze. A następne nasze spotkanie za miesiąc będzie już spotkaniem, które będziemy budować na tym spotkaniu. Cały czas będzie szło pilami dalej. Ja chciałbym zacząć, kochani, od pierwszego aspektu wiary. Wiary w Słowo. Wiary w Słowo, czyli wiary w osobę. Przepraszam, tutaj są może jakieś chusteczki. Dziękuję Ci. Już mam. I przeczytajmy Ewangelię Jana. Pierwszy rozdział. Od 1 do 5 wersetu. Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział. Od 1 do 5 wersetu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła. Słowo tutaj użyte jako Słowo, to jest greckie słowo logos. I jakby podstawowym tłumaczeniem słowa logos to jest koncepcja. Jest wiele szerszych jakby tłumaczeń tego na to słowo, jest bardzo szeroko jest używane. Do dzisiaj na przykład to słowo jest używane
w Grece do tego stopnia, na przykład jest używane, jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo czegoś. No, ale to są bardzo szeroki zakres słowa. Natomiast sama kwintesencja tego to jest koncepcja Boża. Na początku była jakaś Boża koncepcja. Teraz tutaj jest dalej napisane, że ona, ta koncepcja wyszła od Boga. Ja chcę wam bardzo ważną rzecz już na samym początku powiedzieć. Nasza wiara opierać się może jedynie, jeśli ma być wiarą prawidłową, na jakiejś koncepcji Bożej. Czyli jeżeli wiara nie opiera się na Bożej koncepcji, tak, to ona jest mrzonką, choć wygląda jak wiara. Powiem jeszcze bardziej brutalną prawdę. My jako wierzący ludzie potrafimy wierzyć w mrzonkę. I powiedzieć wam coś? Powołamy mrzonkę do życia. Jesteśmy fachowcami. My jesteśmy w stanie mrzonkę powołać do życia. Jeżeli my nie posiadamy znajomości koncepcji Bożej, my nie wiemy, jakie Bóg ma zdanie, jaki jest Boży plan, jak Boże serce wygląda w danej dziedzinie, jak Bóg to widzi. Rozumiecie, o co chodzi? To my jesteśmy w stanie rozbudować pewną mrzonkę. Mrzonkę. Ja mam tak, przykład takich mrzonek. Mówię ludziom, którzy nie mają męża czy żony, szukaj sobie męża czy żony wśród narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Tak na początek. Ten człowiek przychodzi do mnie i mówi do mnie tak. A ja czytałem w księdze Ozeasza, że Ozeasz sobie wziął prostytutkę za żonę. I ja teraz też poznałem taką dziewczynę i ja już jej pomagam wyjść z depresji. Ja ją przyprowadzę do Jezusa. Przychodzi do mnie z tym tematem. Słuchajcie, to jest masowa rzecz. Na przykład, wiecie, co się w chrześcijanach rodzi? Chrześcijanie ma, jeżeli chrześcijanie nie ma prawidłowo ułożonych priorytetów w życiu, to zawsze zaraz chce komuś pomóc. Ja kiedyś się zastanawiałem, co to z tą pomocą, że tak chrześcijanie chcą pomagać innym, nie? I tak przed Bogiem parę miesięcy sobie z tym chodziłem. Ja doszedłem do takiego bardzo ciekawego wniosku, że ogromna ilość chrześcijan to w ogóle chce pomagać. Wiecie dlaczego? Bo nie mają dogłębnego zrozumienia łaski. I cały czas uważają, że muszą coś dobrego dla kogoś zrobić, bo inaczej, jak nie zrobią, to oni się źle czują. I na przykład dużo młodych ludzi odnajduje sobie swoich partnerów życiowych, czy myślę o nich jak partnerach życiowych, wśród ludzi, którzy potrzebują pomocy. I oni pomagają wtedy. Wiecie. Też odkryłem taką ciekawostkę później, że żeby gwiazda świeciła jasno, to musi mieć wokół siebie ciemność. I taki człowiek, chrześcijanin, taki, który jest zaburzonym człowiekiem, który nie ma poczucia własnej wartości, to kiedy spotyka człowieka, który jest w gorszej kondycji niż on i zaczyna mu pomagać, tak? To zaczyna się sam realizować. To w ogóle takie coś. Nazywa się to teraz, ja teraz sobie tutaj ewangelizuję tą dziewczynę, ja ją przyprowadzę do Jezusa, a ja zawsze mówię, dobrze, to mówię, zróbmy tak, to ją zewangelizuj, pozwól, żeby ona z rok pochodziła z Bogiem, niech da ci świadectwo chodzenia z Bogiem, a potem ją poproś o rękę. Mówię, to się nazywa taki izraelski rok, zrób sobie. Wiecie, taka mądra sprawa. Mój znajomy, pastor, ma 3 córki. Już nie są to najmłodsze dziewczyny. Nie miały tam, nie były już najmłodsze, kiedy sobie szukały mężów. One się modliły o mężów. I dwie z nich już, bo trzecia jeszcze, no trzeciej nie wiem na dzisiaj, ale dwie z nich sobie właśnie tak zrobiły. Znalazły sobie, odebrały prowadzenie od Boga, zewangelizowały sobie swoich chłopaków. Każdy z nich młodszy sporo od nich. Przez rok przyprowadzały je do kościoła. Tak? Chłopaki się nawrócili, zostali wypełnieni Duchem Świętym, ich ojciec ochrzcił chłopaków, chłopaki weszli w służbę, rozumiecie? I się wzięli za kochane. Bo te artystki krążyły sobie wokół nich cały czas. I się modliły o nich. Rozumiecie, o co chodzi? Jednej tej parze dawałem osobiście ślub i to jest ok. Natomiast ludzie, do których mówię, żeby szukali w kościele, mówią, nie, ja sobie znajdę w świecie, zewangelizuję. Pan jest ponad tym. Ja mówię, nie jest Pan ponad tym. No nie jest.
Nie jest. To jest loteria. Loteria, hazard. Tak? Stoi nad tym demoniczna siła ducha szansy. To jest taki demon związany z hazardem. Duch szansy. Mi się wydaje, nam się wydaje, taką mrzonkę człowiek ma, jeżeli człowiek jest zaburzony mocno, że on tą osobę sprowadzi do Jezusa. Ja mówię, ty nie wiesz! Nie wiesz, mężu, czy zbawisz żonę swoją! Nie wiesz! Nie mów mi, że wiesz! Ja wiem! Ja mówię, ale Boża koncepcja jest, że nie wiesz! Mówię, na początku była koncepcja, na początku był logos, skoro Bóg powiedział do ciebie. Bierz sobie Izraelitkę. Tak. To nie szukaj u Filistyńczyków. Jak Bóg powiedział, bierz sobie Izraelitę, to nie szukaj u Filistyńczyków. Rozumiecie to? Czyli zobacz, na początku, chcę wam powiedzieć, na początku każdego aktu twojej wiary musi stać Boża koncepcja. Na początku było Słowo. Jak ktoś do mnie mówi tak, ja w to wierzę, ja mówię, jakie masz na to Słowo? I czasami ktoś mi mówi jakieś proroctwo. I mówi, przyszedł do mnie ktoś i powiedział mi proroctwo. Ja mówię, nie proroctwo. Jaką masz Bożą koncepcję? Boże koncepcje są zapisane w Biblii na przykład. Jedne są bezpośrednio opisane, inne są kontekstowo opisane. Rozumiecie? To musisz znać koncepcję. Co też do tego od razu idzie wielka skrzałeczka pod tytułem, ty musisz znać Biblię. W ogóle nie może być chrześcijanina, który nie zna Pisma Świętego. Rozumiecie? Ponieważ jest to kanał przepływu Bożej koncepcji. I Boże koncepcje są szersze niż sam zapis, ale zawsze wiążą się z zapisem. Rozumiecie, o co chodzi? Ja nie znam koncepcji Bożej, która przynajmniej w jakimś fragmencie nie jest związana z Pismem. Ja nie znam. Chociażby zaczęło się od tego, że jest jakaś informacja, ta informacja się rozwija. Oczywiście ten opis to już wychodzi poza Pismo, ale ten opis, on jest zawarty w jakiejś koncepcji. Dlatego chcę was na to uczulić, bo wiara zbudowana inaczej niż na koncepcji Bożej, tak? Będzie grzątką w twoim życiu. I będziesz się frustrował, dlaczego to nie działa. Przecież jestem wierzącym człowiekiem, ja wierzę, mówię, ale jak ty wierzysz? Jak ty wierzysz? Ja czasami przychodzę na siłownię, mówię szczególnie, często to powtarzam, często przed latem najczęściej, bo przed latem ludzie przychodzą 3 tygodnie na siłownię i oni chcą, proszę ciebie, żeby z takich brzuchów im się zrobiły, proszę ciebie, 6 opaki. I oni to robią na plaży teraz. Dziewczyny się zapuszczają całym rokiem, jedzą babeczki, rozumiesz, że ona przychodzi na siłownię i ona sobie teraz schudły, co mam zrobić? Ja mówię, ale nie, mówię, nie ma takiego czego. To nie możesz schudnąć w miesiąc. Ty masz, mówię, 15 lat i chcesz schudnąć w miesiąc? Takich rzeczy nie ma. A że najpatrzę, co oni robią, ci ludzie, ja mówię, nie rób tego, bo ty coś urwiesz. Rozumiesz, nie buduj na tej fałszywej koncepcji. To nie tak działa. Wiecie, jak mało kto chce słuchać? Właścicielem siłowni, na którą chodzę, jest facet, który ma mistrzostwo świata i wicemistrza świata. I mówi coś do kogoś. Rozumiesz, o co chodzi? Mówi coś do kogoś. No słuchaj, no dobrze, ja coś powiem, dobra, ty się nie znasz, tam ćwiczysz parę lat. Ale facet jest mistrzem świata. Rozumiesz? Ma potężne sukcesy. I mówi, co jadłaś dziś na śniadanie? A ona stoi i mówi, parówkę zjadła. On w ogóle strasznie jest w ogóle ostry dla tych ludzi, nie? I mówi, żresz parówki, wyglądasz jak parówka. Zrozum mnie, dopóki nie przestaniesz żreć parówek, nie możesz normalnie wyglądać. Bo co jesz, tak wyglądasz. Ale o co chodzi? Człowiek nie liczy się z koncepcją mistrza. I teraz zobaczcie, mnóstwo chrześcijan nie liczy się z koncepcjami Boga. A mówią, ja będę wierzył, ja o to wierzę. Ja mówię, i nie działa? No nie działa. Ja mówię, bo to nie jest wiara zbudowana na koncepcji. Na początku była koncepcja. Dalej, ta koncepcja wyszła od Boga. To nie jest koncepcja, którą sobie wymyślił człowiek. Tak? Na początku było Słowo, a Słowo było Boga. Co jest dalej napisane? A Bogiem było Słowo. Czyli koncepcja Boża równa się Bóg. Pamiętaj.
Koncepcja Boża równa się Bóg. To jest bardzo ważna informacja. Jeżeli Bóg coś powiedział, to to, co On powiedział, to jest Bóg. A Bogiem było Słowo. Rozumiecie, co to znaczy? To jest osobowe. Jezus Chrystus przez 33,5 roku tutaj na ziemi, tak? Zawarł w swoim życiu, myśleniu, odczuciach i działaniach wszystkie koncepcje Boże. Rozumiecie? Dlatego w ogóle koncepcją Bożą ucieleśnioną, którą można obejrzeć, dotknąć, zobaczyć, to jest Jezus. To jest taka bardzo fajna rzecz, ale o tym będę mówił za chwileczkę. I dalej jest napisane, że wszystko przez nie powstało. Wszystko powstaje przez koncepcję. Czyli wiara zbudowana na koncepcji powoła każdą rzecz do życia u Ciebie. Wiara zaś zbudowana na czymś innym będzie mrzonką. I jeszcze raz przypominam, jako chrześcijanin jesteś w stanie powołać do życia mrzonki, jak będziesz chciał. A więc brak koncepcji Bożej w życiu, tak? Natychmiast wprowadza Cię w miejsce, że możesz wymyślić jakąś herezję i zbudować sobie na tej herezji życie. I wiesz, co się stanie? Zapłacisz za to cenę. Bo wcześniej czy później ten dom Ci się zawali. To Ci się zawali. Rozumiesz? To Ci się zawali wcześniej czy później. Po prostu. To jak znaleźć tę koncepcję? Bardzo dobre pytanie. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, jesteś skoncentrowany na Bogu i cały czas szukasz, jesteś wierny w tym, nie ma opcji, żebyś nie znalazł. Wiecie, że człowiek, który jest skoncentrowany na Bogu, on musi odbierać rzeczy od Boga. Chyba, że nie jesteś skoncentrowany na Bogu, czyli buntujesz się na różnych odcinkach i mówisz, ja spróbuję inaczej. Dam Wam przykład. Kiedy moja żona, bo była już moją żoną, kiedy ja się narodziłem z Bożego Ducha, ona dopiero się narodziła z Bożego Ducha 2 lata później. Moja żona mówiła do mnie tak. Kiedy wróciłem nawrócony do domu. Wolałam, jak byłeś nienawrócony. Odejdę od Ciebie. Boża koncepcja. Jaka jest Boża koncepcja? Czy ktoś z Was jest w stanie teraz powiedzieć, taka jest rozmowa między mężem a żoną. Boża koncepcja numer 1. W związku z tą sprawą. Zobaczmy, czy ktoś z Was jest w stanie ją powiedzieć, czy ją zna, czy znasz. Nie bój się powiedzieć, to się nic nie dzieje. Się pomylisz, to nie szkodzi. Koncepcja, nazwijmy koncepcję. Musisz znać koncepcję. Koncepcja, nie ma, to nie jest, to się tak nie nazywa. Ja powiem Wam, jaka jest koncepcja. Nikogo nie znamy według ciała. Stoisz twarzą w twarz. Ja, moja żona. Czy znam ją według ciała, czy nie? Jest moją żoną, mam z nią dziecko. Sypiam z nią w jednym łóżku. Okej, okay, rozumiesz, co to chodzi? Ale ona jest według ciała, a ja według ducha. Ja jestem duchem. Ja już umarłem dla starego życia, ona nie umarła. Ja już się narodziłem dla nowego życia, ona nie. Ja mam odrodzonego ducha, ona nie ma. Ona jest cielesna, ja jestem duchowy. Nie znam jej według ciała. I mówię do niej tak, z odległości 30 cm. To odejdź dziś. I mówię, i zaczynam, co mówię dalej? I zaczynam prorokować do niej. Wrócisz po śladach. I odchodzę. Nigdy jej nie poprosiłem, żeby została. Siedzimy w pokoju. Wściekła jest na mnie. Nie mamy życia seksualnego, nic nie mamy. Ja jeżdżę do kościoła, zadaję się z wierzącymi ludźmi. Moja żona jest wściekła na to, co robię, jak żyję. Ja się modlę. Ona jest wściekła na to, że ja tak życie sobie swoje. Następuje rozdzielenie, ponieważ koncepcja Boża jest number one. Nikogo nie znam według ciała. Nikogo, nikogo. Tak? Czy w domu jest przyjemnie? Absolutnie nie jest przyjemnie. Jest jazda w ogóle jak na pustym baku. No nie? I jest niedziela. Ja pojechałem do kościoła, wróciłem z kościoła. Ona idzie do swojej siostry. Prasuje swoje spodnie. Pracuję spodnie, ja siedzę w pokoju i mówię, nie zakładaj tych spodni, mówię, bo mówię, prawie prześwitujące się te spodnie, mówię, będziesz chodzić.
chodziła tyłkiem, będziesz świeciła. Mówię, w ogóle nie zakładaj, załóż. Nie będziesz mówił, jak się ma ubierać. Dobrze, siedzę i się modlę. Założyła spodnie, pękło tu do góry. Ściekła się, rzuciła tym spodami. Spytajcie. Wyciągnęła drugie, jeszcze gorsze, białe tym razem. Dalej się modlę, drugie rąbnęły. Rzuciła wszystkim, nie wyszła. Wchodzę do niej i mówię, albo odejdziesz ode mnie, albo zacznij szukać Boga. Naszych stanowań, na Bożej koncepcji, nikogo nie znamy według ciała. Czy ja bym mógł obejść tą koncepcję? Oczywiście. Humanizm do mnie krzyczał ze wszystkich stron, prawda? Zacznij ją dobrze traktować. Zacznij podchodzić do mnie jak należy. Religia, byłem wtedy rasowym zielonoświątkowcem, religia do mnie krzyczała z drugiej strony, tak? Żebym mówił do niej różne rzeczy Boże. Żebym jej głosił Chrystus. Wiecie, o co chodzi? A ja znałem koncepcję. Na koncepcji zbudowałem swoją wiarę. W wyniku tego moja żona narodziła się z Bożego Ducha. Przeszliśmy przez cierpienie, przeszliśmy przez problemy, ale nigdy nie wycofałem się z koncepcji. Nigdy. 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 Rozumiecie? Inny przykład, bo ja wam muszę te rzeczy pokazywać. Mój znajomy jest starszym zboru w kościele, takim jednym tam w Polsce. Usługuje i tak dalej. Dzisiaj jest facetem tam 50-paroletnim. Do Jezusa przyprowadziła go pewna kobieta, która wiele lat była u nich w kościele. Ona go przyprowadziła. Po jakimś czasie zakochali się w sobie i pobrali się ze sobą. Ale po jakimś czasie jej odpaliło i postanowiła wyjechać do Holandii. Znaczy jeszcze jak miała jechać do Holandii, to jeszcze nie było to, że jej odpaliło, pojechała do pracy. Ale w Holandii ją odpaliło. Poznała Holendra. I się wzięła w nim zakochana. I ona się rozwiodła z tym moim kolegą. I zaczęła żyć z Holendrem. Holender chyba tam po 2 latach ją zostawił. Tak? I ona została sama. I ona przyjechała do Polski. I przyszła do mojego kolegi i mówi do niego tak. Czy ty mi wybaczyłeś? A on mówi, ja tobie wybaczyłem, mówi od razu po tym, co się stało. A ona mówi, czy byłbyś w stanie, żeby zacząć od nowa nasz związek? A on mówi, oczywiście, że byłbym w stanie. A ona mówi, to kiedy się mogę wprowadzić? A on mówi, za rok. Wynajmiesz sobie mieszkanie. Przez rok będziesz przychodziła do kościoła. Zaangażujesz się w służbę Bogu. Będę oglądał to, co jest w twoim życiu. A następnie, po roku, wprowadzisz się do mnie, do domu i będziemy żyć dalej, tak jak gdyby nigdy nic się nie stało. Na czym się oparł mój kolega? Po owocach ich poznacie. Koncepcja Boża. Rozumiecie? Zaznaczam, nie ma w tym emocji. Nie ma w tym, tak? Intelektualnego poglądu na te sprawy. Ja wam mówię o wierze, nie o oglądaniu. Wiara jest oparta na koncepcjach. Na koncepcjach. To musi w was się wbić jak gruźdź w deskę. To dotyczy każdej dziedziny życia. Musicie znać koncepcję Boże. Słowo Boże mówi, że nie czyni Pan nic, jeśli nie objawi tego wcześniej swoim sługom, prorokom. To słowo jest bardzo źle rozumiane dzisiaj przez ludzi, bo ludziom się wydaje, że prorok tamtego czasu to jest prorok dzisiejszego czasu. To są zupełnie 2 różne byty. Powiem tak, nie istnieją prorocy tacy jak Izajasz, Jeremiasz, Mojżesz. Takich proroków nie ma. Jeżeli ktoś się uważa za takiego proroka, to jest zwodziciel. Ponieważ w epoce Nowego Przymierza urząd proroka jest w ogóle czymś innym. W ogóle to, że ich się nazywa prorokami w Starym Testamencie, to już jest błąd, bo to oni się nie nazywają prorokami. To nie jest prorok, to był widzący. Widzący Izajasz, widzący Ezechiel. To u nas tak naprawdę to prorok, nie? No to nie prorok. To w ogóle nie tędy droga. Kiedyś się szło do proroka, żeby usłyszeć, co mówi Pan. Dzisiaj nie chodzi się do proroka, żeby usłyszeć, co mówi Pan. Wiecie dlaczego? Bo to Ty jesteś pokoleniem proroczym. Największy prorok mieszka w Tobie.
nazywa się Duch Święty. Prorok, kiedy przychodzi do ciebie, to jeżeli on ci mówi coś innego, niż mówi twój duch, twój odrodzony duch, to on się myli. I koniec. Hierarchia została przełożona. Rozumiesz? Kiedyś ludzie mieli nieodrodzonego ducha, dochodzili do proroka, który też miał nieodrodzonego ducha, tylko miał jakąś czynną taką część swojej duszy, którą odbierał rzeczy od Boga. To jest przeciwne i niezrozumiałe do końca. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek to wiedział. A to byli wszystko martwi duchowi ludzie. Tam nie było ani jednego żywego duchowo, tak? Oni mieli inną formułę przepływu. I teraz, co to znaczy, że nie czyni Pan nic, jeśli nie objawi tego swoim sługom prorokom? Znaczy, że nie uczyni Pan nic, dopóki nie objawi ci swojej koncepcji w tej dziedzinie. Czyli ty masz prawo do tego, aby znać Boże cele, plany i dążenia. Dlatego święty Paweł on wali takim tekstem. Jesteśmy myśli Chrystusowe. Kurczę, czyli my wiemy, co myśli Chrystus. Zobaczcie, do czego nas prowadzi w ogóle Bóg. Bóg nas prowadzi poza miejsce nie wiem, nie znam się ratunku. Nie wiem, ja nie wiem. No ja nie wiem, co Pan myśli. Bo ja wiem! Ty masz super. Komforcik sobie zrobiłeś w życiu, ja nie wiem, co mówi, co Pan. Ja cię raz do ludzi pytam, czego pragniesz? Ja nie wiem, Pan wie. Ja mówię, przestań, masz, jesteś zaburzonym człowiekiem. Ty musisz wiedzieć, czego chcesz. Ty. Osobnik A, osobnik B, osobnik C. Musisz znać Boże plany, cele i dążenia do swojego życia. Bo inaczej będziesz zdany, tak? Na informacje poboczne. A informacje poboczne nie są kompletne nigdy. Nigdy moje doradztwo, na przykład pasterskie wobec ludzi, jest częściowe. Ja mogę częściowo doradzić komuś. Częściowo. A ile razy ja tak miałem, że ja w ogóle doradzałem coś komuś, no nie? W ogóle nie miałem w ogóle Bożego prowadzenia w tym. Tylko doradzałem z doświadczenia swojego i po prostu się myliłem, nie? Ja nie boję się, że ja się mylę w doradztwie moim. Nie boję się. Ale do swojego życia to ja wiem. Ja do czyjegoś mogę nie wiedzieć do końca. Rozumiesz, jeżeli chodzi o doradztwo personalne. Bo to mówimy o doradztwie personalnym, nie? To nie mówimy o tym, że ja nie widzę epoki, bo ja widzę epokę. Też nie wolno tego pomylić. Ja widzę epokę, rozpoznaję epokę i daję informacje do epoki. Natomiast personalnie w ogóle w stosunku do tego, co ty wiesz o sobie, to ja jestem taki. W stosunku do ciebie, wiesz. Ja mogę kawałek się dowiedzieć o tobie, tak? No to w ogóle kawałeczek. Ale ty wiesz wszystko. A jeżeli nie wiesz wszystkiego, to nie dlatego, że Bóg nie chce, abyś wiedział, tylko dlatego, że jesteś zablokowany na Boże koncepcje. A więc ty masz dostęp do każdej Bożej koncepcji. Oczywiście pamiętamy, dlatego ja cały czas zachęcam. Demony burzące, bardzo przydatna rzecz. Bo żebyś prawidłowo czytał rzeczy, tak? To wychodź z zaburzeń. Bo będziesz wszystko krzywo czytał, pamiętaj. Nie czytamy krzywo, prawda? Bo diabeł to takie rzeczy ci robi wewnętrznie, prawdziwie, że ty wszystko dopasowujesz do swoich, proszę ciebie, jakby krzywic, które masz w środku. A więc widzimy, że jeżeli budujemy coś na koncepcji Bożej, tak, to przynosi życie. I to jest tutaj, zobaczmy, że w nim było życie. Wiecie, o czym mówię? Jeżeli ty zbudujesz coś na Bożej koncepcji, jeżeli ty wierzysz na pułapie Bożej koncepcji, musi tam być życie. Nie może ci się nie udać. Rozumiecie? Ludziom wiary nie może się nie udać. Dla mnie to jest niesamowita informacja, jak ja się dowiedziałem, że mi się nie może nie udać. Ja pamiętam, jak ja odchodziliśmy z Agatą z Kościoła Zielonoświątkowego, żeby zacząć budować własną wspólnotę 10 lat temu, mniej więcej, to pastor powiedział do mnie taką rzecz. Pamiętajcie, jeżeli wam się nie uda, zawsze macie powód. Ja mu spojrzałem w oczy i powiedziałem, posłuchaj, wszystko nam się uda.
nigdy nam się nie potknie noga. Nie wrócimy tu. Nigdy. Nigdy. To musi być w twojej głowie, w ogóle wiesz. Jeżeli ty zbudujesz wiarę na koncepcji Bożej, to musi ci się udać. Nie ma opcji, że ci się nie uda. Nie ma. Ja mógłbym w tym momencie mógłbym wam mnożyć świadectwa, które sam oglądam. W moim życiu i w ludzkim życiu. Tak. Ludzi, którzy biorą przez wiarę kolejne dziedziny życia. Osobiste przełomy, relacyjne przełomy, finansowe przełomy, przełomy w służbach. Bo wiecie, często się rozmawia o wielkich przełomach w służbach. Natomiast przełomy w służbie, one są tak naprawdę bardzo małą częścią naszego życia. Nasze największe przełomy my osiągamy w naszych osobistych życiach. Takich jak relacja z mężem i żoną, relacja między ojcem czy matką a dziećmi, relacja przyjaźnia, relacje przyjaźni, sprawy zawodowe, rozwój osobisty, rozumiecie? To tam się odnosi. I ta wiara to jest do tego nam potrzebna, bo jeżeli my na przykład będziemy tylko patrzeć z perspektywy służby, rozwoju służby, to my daleko nie zalecimy. Rozumiesz? Ja znam dużo ludzi, którzy tak myślały, ich życie osobiste leżało w ruinie. Ale wiarą wprowadzisz życie do każdej dziedziny osobistego życia. To cię podniesie. To ci, tam będziesz podniesiony. Tam będziesz ugruntowany. W tym miejscu. Tam będziesz szczęśliwy. I dalej jest napisane, że to światło przemaga ciemność. Czyli, że w ogóle do tych dziedzin życia, gdzie ty będziesz miał uruchomioną, prawidłową wiarę, nie przyjdzie najdrobniejszy element śmierci. Nie będziesz musiał bez przerwy walczyć z demonami, które będą przychodziły. Mi jest szkoda chrześcijan, którzy ciągle walczą z demonami. Ale mnie atakuje, to mnie atakuje, tamto mnie atakuje. Ja mówię, człowieku, zrozum, że ty nie możesz tak żyć, bo ty się wykończysz w takim momencie. To cię dociśnie. Rozumiesz? Życie na... Przyjaciele, przepraszam, życie nasze nie polega na walce. Rozumiecie? W ogóle... Jezus, On przyniósł pokój, zauważyliście? A nie walkę. Jest wielka różnica między władaniem a ciągłym walczeniem. Jeżeli ty zbudujesz prawidłową wiarę na koncepcji Bożej, to ty nie będziesz musiał notorycznie walczyć z diabłem, bo nie ma takiej potrzeby. Ponieważ diabeł nie będzie mógł się dostawać do twojego życia. Ja na przykład wierzę w uzdrowienie, uzdrawiam chorych. Ale wiecie, co zauważyłem? Że ponad uzdrowieniem jest coś jeszcze. Ponad uzdrowieniem jest niechorowanie. Powiedzcie, co jest lepsze? Nie chorować, czy być uzdrowionym? No nie chorować. No powiedzcie, co jest lepsze? Otrzymać przełom, żyć poprzez system przełomu finansowy, czy żyć w miejscu, gdzie nigdy nie będziesz potrzebował przełomu finansowego? Ponieważ twoje życie finansowe będzie systematyczne i ciągłe. Ja uważam, że błogosławieństwo stoi ponad cudami. System błogosławieństwa jest ponad cudami. Ja wierzę w cuda. Ale żebyście mnie dobrze zrozumieli, uzdrawianie chorych, wypędzanie demonów, uwalnianie Bożej mocy cudotwórczej, ono jest dla osób, które są chore, zniszczone i rozwalone, tak? A ja nie chcę, żeby moje życie funkcjonowało na zasadach takich, że będzie mnie ktoś uzdrawiał, albo że ja się będę ciągle uwalniał, albo to, albo tam. Ja tego nie chcę. Tak? Ja zamierzam żyć w szczęściu, zdrowiu, obfitości i tak prowadzę swoje życie. Do tego potrzebuję wiary. Ja do tego potrzebuję wiary. Okej? Ja nie chcę codziennie rano się budzić, tak? I walczyć z diabłem. Ja już, wiecie, jak ja dzisiaj mam mało w swoim życiu takich rzeczy, precz szatanie, odejdź ode mnie, w ogóle, rozumiesz? Absolutnie. Bo to nie podchodzi do mnie. Nie podchodzi, to nie podejdzie do ciebie. To nie podejdzie do ciebie. Wiecie, o co tu chodzi? Żeby to nie podchodziło do nas. To jest nieprawda, że całe życie będziemy atakowani, że całe życie będziemy walczyć z grzechem. To jest nieprawda. Że cały czas masz walczyć z opresjami. Nie.
prawidłowo zbudowana wiara na koncepcji Bożej tak ciebie zabezpieczy, okay, że diabeł nie będzie podchodził do twojego życia w ogromnej ilości przypadków. Nie znaczy, że zawsze nie podejdzie. Niekiedy podejdzie, ale te niekiedy to będzie bardzo rzadkie. Tak? Tak jak niekiedy na przykład coś się, u mnie też się coś niekiedy wydarza. Niekiedy. Na przykład. Od mojego nawrócenia. To jest taki ciekawy przykład. Nawróciłem się w 2001 roku. Jestem w stanie wymienić teraz na przykład moje finansowe porażki od 2001 roku co do sumy 10 zł. Raz zginęły mi rękawiczki za 70 zł. Raz wracałem zmęczony z usługi i zostawiłem laptop oparty o koło samochodu, straciłem 1900 zł. Takie coś mi się zdarzało. Mamy 2017 rok. Przez 16 lat nie straciłem w finansach, tak? Więcej niż 3,5 tysiąca, 4 tysiące. Ja się pytam, co to są za sprawy. Zobaczcie. Przez 16 lat. Ludzie w ciągu roku mają takie porażki finansowe, szczególnie z jedną długów. Teraz zaznaczam jeszcze jedna rzecz. Kiedy wychodziłem z więzienia, już po nawróceniu, mniej więcej był to rok, no powiedzmy te 10 lat temu, 11, miałem zadłużenie, uwaga, około $500,000. W jednej sprawie miałem $110,000 wyłudzenia. W drugim miałem 1,000,000 wyłudzenia i tak dalej, i tak dalej. A więc ja nie wychodziłem na czysto. I teraz posłuchajcie. Miesiąc po miesiącu i rok po roku za pomocą mojej wiary zbudowanej na koncepcjach Bożych wyszedłem ze wszystkich swoich długów. Jedne rzeczy były nadprzyrodzone. Rozumiecie? Uwierzyłem w taką koncepcję. Na przykład, tak? Że mogę deptać po wężach i skorpionach i po każdej potędze nieprzyjaciela i nic mi nie będzie. I uderzył w bank Jorun i skasowało mój dług. Posłuchajcie, w innym wypadku stanąłem na takiej koncepcji, z dóbr ziemi spożywać będę. I pewna osoba w Wielkiej Brytanii, narodzona z Bożego Ducha, została pobudzona, żeby spłacić mój dług. Posłuchajcie, rozumiecie, o czym mówię? Chcę wam pokazać pewne rzeczy. W innym wypadku stanąłem na koncepcji, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. I poszedłem do takiej pracy, w której zacząłem zarabiać takie pieniądze, że mogłem pokryć następny dług bardzo szybko. Pokazuję wam różne rzeczy. Rozumiecie? W innym przypadku stanąłem na koncepcji, że Bóg daje za mnie Egipt w okup. Rozumiecie? I umarł pewien człowiek, który był łącznikiem między mną, a jednym z banków. Nie płaciłem żadnego długu. A więc widzicie różne rzeczy. Jedne bardziej naturalne, inne bardziej nadprzyrodzone. Rozumiecie? Ale wszystko było związane z tym, że uwierzyłem w jakąś koncepcję Bożą. Stanąłem jak głupi na tej koncepcji. W innym wypadku uwierzyłem w taką koncepcję, tak? Że Bóg daje mi przychylność ludzi. I pojechałem do banku, gdzie miałem 100 tysięcy zadłużenia i powiedziałem tak. Będę płacił to na własnych warunkach, tak? Albo zrezygnuję z pracy i nie dostaniecie ode mnie grosza. Do działu windykacji pojechałem. I oni się zgodzili na przykład, żeby płacić 50 zł miesięcznie, gdzie odsetek było 24 zł dziennie. Odsetek sam. Do momentu, aż to się przedłużyło i zostało ułożone. Rozumiecie?
Chcę, żebyście zobaczyli pewną sprawę, że wasza wiara musi być zbudowana na jakiejś koncepcji. Inaczej to ta wiara będzie nieaktywna. Ale jeżeli będzie zbudowana na koncepcji, to musi przyjść życie. I nie ma bata. Rozumiecie? To nie ma możliwości inaczej, bo Bóg nie byłby Bogiem. Niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą. To w ogóle nie ma opcji. I nie ma czegoś takiego, że On jednego wybiera, drugiego nie wybiera, bo tak jak tutaj jesteśmy wszyscy, mamy takie same prawa u Boga. Jesteśmy takimi samymi dziećmi. Nie ma wśród nas wybrańców. Wśród nas mogą być jedynie tacy, którzy tą rzecz uchwycili lub nie uchwycili. A to już jest nie Boga sprawa, tylko nasza sprawa. Śmierć nie przemoże życia, jeżeli zbudujemy naszą wiarę na koncepcji Bożej. Przyjaciele, łaska jest dostępna przez wiarę w Bożą koncepcję. Poznawaj Boże koncepcję. Pokazuję ci prosty mechanizm. Nie rozmydlaj tego. Nie mów sobie, bo ja miałem takie doświadczenie. W ogóle zapomnij o twoich innych doświadczeniach niż to, co mówię. Jak miałeś inne doświadczenia niż te, o których mówię w tej chwili, to one wszystkie były chore. Po prostu uznaj, miałem chore doświadczenie. Przyjdź do Boga, powiedz: Boże, miałem chore doświadczenia, upływam się w krwi Jezusa. Po prostu. Ponieważ to musi działać. Jak w moim życiu to nie działało, ja bym się nie nadawał do dalszego funkcjonowania jako chrześcijanin, bo mnie by to zabiło. Rozumiecie? Ja dzisiaj mogę usługiwać ludziom, ja dzisiaj mogę zasuwać z miasta do miasta. Rozumiecie? Dzisiaj, co dopiero Agata z Sarą odjechały do domu, od zeszłego tygodnia jesteśmy cały czas w trasach. Rozumiecie? Zasuwamy, jesteśmy mega zdyscyplinowani. Każdego dnia mieliśmy, w zasadzie mieliśmy usługi, mieliśmy spotkania. Sara w tym czasie odrabiała lekcje. Godzina 7:30 już byliśmy na lokalnych siłowniach. Rozumiecie? Całą trójką zasuwaliśmy. Potem prysznice, lekcje, modlitwa, usługi do 12 w nocy, rozmowy z ludźmi. Jak to jest możliwe, że to się dzieje? Jak my to robimy? Przez wiarę w Bożą koncepcję. Przez wiarę w Bożą koncepcję. Ja chodzę jak pas, dumny, z podniesioną głową. Bo tak powinien chodzić chrześcijanin. Ja wierzę w to, że stojąc na Bożej koncepcji, diabeł się na mnie roztrzaska, jak Tytanik na skalę. Zrozumcie to. Przytoczę wam pewną rzecz z Księgi Hioba i chcę, żebyście zobaczyli też przy okazji Księdze Hioba pewną rzecz. Ja teraz nie będę tego rozwijał, ale tam jest pewna rzecz, że diabeł idzie przed Boga i mówi: pozwól mi uderzyć w Hioba, i Bóg mówi: uderz. A i oczywiście z tego narobiono od groma fałszywych doktryn, że tam Bóg pozwala i tak dalej. To w ogóle nie tak działa. Dwa, to było w innej epoce, a to nie ważne. Ważna jest ciekawa historia. W ogóle, żebyś ty mógł prawidłowo czytać Pismo Święte, to musisz rozumieć Boże koncepcje. I rozumiesz Jego serce. Teraz jesteś narodzony z Bożego Ducha i musisz teraz zobaczyć Boże serce. Bóg to Ojciec, amen? Hiob to dziecko, amen? Czy istnieje taki parametr w ojcostwie czy też macierzyństwie? Odnoszę się do tych z was, którzy jesteście ojcami, matkami. Czy istnieje taki parametr, że wyraziłbyś zgodę, aby w twoje dziecko uderzył przeciwnik? Nie. Nie? Nigdy nie zgodził się. Przychodzi do ciebie pedofil, na przykład, i mówi: mam na imię Lucyfer, jestem pedofilem, chciałbym zgwałcić twoje dziecko. Czy mi na to pozwolisz? Nie, prawda? Więc od razu to wyklucza ten zapis, że Bóg pozwala. Rozumiecie, o co chodzi? Ludzie nie rozumieli tego, co tłumaczyli. To jest komentarz, to jest skomentowane zjawisko, tak? Chodzi o to, że diabeł może uderzyć sobie w Hioba. No dlaczego on może? No bo Hiob narobił bałaganu. No bo Hiob otworzył się na diabła. Wiecie, co Hiob robił od samego rana? Wstawał i się bał. Cały czas ofiary składał.
baranki przynosi, owieczki, żeby tylko dzieciom się nic nie stało. Wyobrażam sobie dzisiejszego chrześcijanina, który wstaje rano. Panie, tak Cię proszę, w imieniu Jezusa, żeby dzisiaj mojej córeczce, która jest na studiach, na pewno nic się nie stało. I tak cały dzień. I ta osoba, ta matka myśli, że to jest wiara. To jest gówno nie wiara. To jest mrzonka. Ty się po prostu boisz o swoją córkę. Masz taką warownię, warownię lęku. A twoja córka jest dla ciebie bałwanem. O, tak wygląda twoje wnętrze. Twoim Bogiem jest Jahwe i córka. Obok na tronie. I boisz się o swoją córeczkę. I to powoduje, że furtka dla diabła jest otwarta. I tak było z Hiobem. Tak było z Hiobem. Ja bym przyszedł, ale o co chodzi? Co robi dobry ojciec? Teraz sobie chcę wyobrazić, żeby sobie wyobraził pewną rzecz. Jest skała, naprzeciwko skały stoi Hiob i biegnie rozpędzony diabeł do niego. Tylko wiesz, co jest z tym diabłem i co jest z tą skałą? Skałą jest Bóg, a diabeł nie widzi skały. Diabeł myśli, że wjedzie w Hioba, rozetrze go na kawałki. Tylko diabeł nie rozumie, że mimo tego, że Hiob sam otworzył drogę, tak? To kiedy teraz on wjedzie w Hioba, to rozwali sobie łeb o skałę. I to jest twoja wiara. Nawet jeśli się pomylisz, nawet jeśli gdzieś, gdzieś na przykład upadniesz, ale żyjesz w systemie prawidłowej wiary, to nawet jeśli ci się podwinie noga, to diabeł ze łeb rozwali o twoje życie. Nic nie będzie cię w stanie zgnieść. Rozumiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby tą suwerenną jednostką bojową, 24 godziny, tak? Czynną, aktywną, silną. O to chodzi. Żebyś zrozumiał, że jeżeli zbudujesz wiarę na Bożej koncepcji, to nic ciebie nie rusza. Nic cię nie poruszy. Nie wiem, jak wczoraj tutaj mieliście koncert Koli, on śpiewa taką jedną piosenkę, mnie nic nie rusza, tylko księga Ageusza. Rozumiesz? Nic mnie nie rusza, tylko Boża koncepcja mnie rusza. Dla ciebie nie może być ważne, co mówi twoja żona, twój mąż, co mówi ten świat. Dla ciebie musi być ważna Boża koncepcja. Na Bożej koncepcji musisz zbudować. Jak zbudujesz na Bożej koncepcji, reszta będzie musiała się ukłonić twojemu życiu. Zrozum to. To jest tak ważna rzecz. I to się nazywa wiara w słowo, czyli wiara w koncepcję. Na początku było słowo, a ono było z Boga, a Bogiem było słowo. Przez nie wszystko powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Ono dało życie. Życie zniszczyło śmierć. Początek Ewangelii Jana pokazuje nam, na czym mamy budować naszą wiarę. Poznawaj Boże koncepcje. Te, które są zapisane w Biblii całościowo, te, które są rozszerzone kontekstowo i te, które w Biblii się zaczynają, a rozszerzają się już w systemie pozabiblijnym. Rozumiesz? Ucz się rozpoznawać Boże koncepcje. Nie bój się! Chłopak, który jest u nas w kościele, jest w Radzie u nas w kościele w Warszawie. On nawrócił się, no nie wiem, 6 lat temu powiedzmy. Może nie, nie. Jego żona nie nawracała się długo. Jego żona to była taka osoba, jest osoba bardzo dobrze wykształcona, pracująca na bardzo wysokim stanowisku rządowym. Silna osoba. Przynajmniej starająca się być silną osobą. I on głosił jej, mówił, ale ona nie chciała go słuchać. I pamiętam, w zeszłym roku, w październiku, mają dom, mają dzieci, on poszedł do niej i powiedział do niej tak: posłuchaj mnie, do końca roku masz czas, żeby oddać życie Jezusowi. Do końca roku, w październiku. Jeżeli nie oddasz życie Jezusowi do końca roku, nie znajdziesz Boga, najpierw się wyprowadzam z sypialni i będę mieszkał w drugim pokoju.
A jeżeli w najbliższym czasie nadal nie będziesz szukała Boga, nie znajdziesz Go i nie oddasz życia, wyprowadzam się z domu i składam papiery o rozwód. Już w styczniu była narodzona z Bożego Ducha i wypełniona Ducha Świętego. Dzisiaj głosi Ewangelię na tym wysokim stanowisku, na którym jest. Pisze artykuły do internetu pod swoim imieniem i nazwiskiem. Zmienia się i rozwija. Co to jest? To jest wiara tego człowieka. Stanął na Bożej koncepcji. Czy to jest humanitarne? Absolutnie nie. Czy to zakrawa na manipulację? Jak najbardziej tak. Tylko to nie jest manipulacja. To jest bardzo szeroki, to jest bardzo konkretna rzecz, to jest konkret. Jaka jest Boża koncepcja? Kto z wami nie zbiera, ten rozprasza. Amen? Amen. Jeśli ktoś z tobą nie zbiera, to jest to szkodnik. Nawet jeśli to mąż, żona, dziecko, brat, swat, czy ktokolwiek inny. Nie bój się stawać na Bożych koncepcjach, nigdy na tym nie stracisz. Daję ci tego świadectwo. W ogóle nie bój się być sam w wierze. Nie bój się być samotny w wierze. Ty, Jezus, łaska i wiara. Tylko i wyłącznie. Tu nie ma nikogo więcej. To jest wiara w Słowo. Wiara w Słowo. Ja tak żyję. Ja tak żyję. I dzisiejsze moje życie jest wynikiem tego, że ja tak żyję. I wielu ludziom na przykład nie podoba się to, że ja o tym, że ja to propaguję. I mówią, taki jesteś fajny chłopak, Artur, byś głosił swoje świadectwo, byłoby wszystko dobrze. Na przykład częściowo moja współpraca z kościołami się rozeszła przez to, bo ludzie bali się, żebym u nich w kościołach uczył. Mówili, przyjedź, damy ci kazalnicę pod warunkiem, że będziesz głosił Ewangelię, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, nic więcej. Ja mówię, nie przyjeżdżam. Ale przyjedź, nie. Mnie nie zależy. Bo to, co mówię teraz, to wyzwala ludzi. Tylko to jest brutalna rzecz. Bo to rozbija system tego świata. Bo w tym systemie tego świata mówią, licz się z innymi, a ja mówię ci, nie licz się z innymi. Licz się z Bożą koncepcją, zrozumiesz mnie? Ja nie wiem, jaką cenę zapłacisz za to. Może trudno, może wielką cenę. Ja zapłaciłem cenę! Ja wam nie mówię rzeczy, za którą się ceny nie płaci. Się płaci cenę! Cenę się płaci! Płaci się cenę! Wszystko kosztuje. Wszystko kosztuje. Nie istnieje coś takiego jak tania łaska. Wiecie? To te koszt. Musimy zapłacić za to. Nie Bogu. Nie Bogu. Tak samo jak idziesz jakiś sport uprawiać, to musisz cenę zapłacić. Cenę, cenę, cenę. Moja żona jak zaczynała ze mną ćwiczyć, pamiętam jak biega ze mną na steperze z boku, to po pierwszy miesiąc jej biegania, ona mówi, chce mi się wymiotować, on jest żyga i biega dalej. Mówi, jeszcze 20 minut. Mówi, nie obchodzi mnie to, że masz żygać. Żygaj tu, żygaj tu. Tak? Mówię, i tempo, 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 tempo. Mówię, i wyobrażasz sobie, jak ci tłuszcz z jelit spada. To jest twoje wyobrażenie. Teraz. Módl się innymi językami, czy nie będzie łatwiej. Płacimy cenę. Ktoś mówi, o, tak dobrze wygląda, bo cenę zapłaciła. Bo cenę zapłaciła. Bo rano nie wstaje i nie dostaje parówki do jedzenia, tylko ma zmiksowane białka jajek, jakieś odżywka białkowa, jakieś inne rzeczy i smakuje to jak nic. Nawet Hiob się zdziwi, mówi, czyż białko ma jakiś smak? No nie ma Hiobie. No, ale trzeba pić, bo jest zdrowy. Jak ci nie smakuje, to teraz nakaż swoim kółkom smakowym, żeby smakowało. Ja pamiętam, jak ona wchodziła w służbę, Agata wchodziła w służbę i mówi, wiesz, ale wtedy mówi, przypadek mi określony, to usta wolne. Jesteś człowiekiem wiary. Że takie rozmowy były w domu. Wiecie, co to kosztuje, kiedy jest ustawiana usługa, a ona ma okres, ja mówię do niej, ustaw okres. Nie w tym czasie masz mieć okres. Tydzień wcześniej, albo tydzień później.
Trwamy w wierze, stajemy w wierze. Zawsze przesuwaliśmy okres, kiedy chcieliśmy. Dlatego mnie nikt nie wmówi, że nie można. Nikt mi tego nie wmówi, bo my to mamy na co dzień, przez lata. Tylko trzeba się za to wziąć, bo ciężko jest, jak ma kobieta okres, ma teraz usługiwać 5 dni pod rząd. Przepraszam. Bo chce się babeczka położyć i chce poleżeć, to jest normalne. Ja mówię, ale nie teraz. W przyszłym tygodniu leżymy. Nie mówimy, że nie leżymy. Leżymy, tylko nie teraz. Rozumiecie? To było ważne. Oni do Jezusa mieli jakieś, choć Panie zrobimy to, choć Panie założymy królestwo, choć Panie to, choć tamto. On mówi, idę na krzyż. Na razie idę na krzyż. Idziecie ze mną? Rozumiesz? Na razie idę na krzyż. Na razie. Potem tak, potem zakładam królestwo. Czy to było na... Rozumiesz, co on przekazywał? Na razie trzeba mnie zabić. A potem królestwo będzie zakładać. To niestety, to było nie do przyjęcia dla ludzi. Wiara w koncepcję. Pierwsza rzecz, pierwszy pułap związany z wiarą. I druga rzecz, której dotkniemy teraz, na tej sesji. Przyjaciele. To jest... Ewangelia Marka 11:22. Jezus mówi, miejcie wiarę Bożą. Czyli jaka wiara nas interesuje? Boża. Nas nie interesuje wiara natury ludzkiej. Wiara natury ludzkiej, to ona trochę tak uczy. Tak uczą w różnych tam kręgach chrześcijańskich. No wiesz, jak jest krzesło, to teraz ty musisz, jak siadasz na nim, to musisz wierzyć, że nogi się na nim nie zarwą, nie? Albo że na przykład jedziesz ulicą, to musisz wierzyć, że czerwone światło nie zgaśnie, że zielone nie zgaśnie, nie zapłaci się czerwone, kiedy będziesz przejeżdżał, że będzie wypadek. Są bzdury. Miejcie wiarę Bożą, mówi Jezus. Czyli jest wiara Boża i wiara nieboża. I jedyna wiara, która działa, to jest wiara Boża. I teraz co to jest wiara Boża? Dzieje apostolskie 3:16. W Dziejach Apostolskich 3:16 jest opisana sytuacja, kiedy Piotr i Jan uzdrawiają człowieka, który miał sparaliżowane nogi. I tam jest tekst, który mówi w ten sposób, że wiara w imię Jego podniosła go i uczyniła zdrowym. Co to jest wiara Boża? Wiara Boża to jest wiara w imię Jezus. Nie istnieje inna wiara. Tylko, że my musimy zrozumieć, co to jest wiara w imię Jezus. Wiara w imię Jezus to nie jest, kiedy my mówimy w każdej modlitwie w imieniu Jezusa. Precz diable w imieniu Jezusa. Ustanawiamy to w imieniu Jezusa. Bo to się stało dla nas sloganem. I to nie o ten slogan chodzi. Co to oznacza? Co to znaczy imię Jezus? W ogóle wiecie, że dzisiaj imiona nic nie znaczą. Dzisiaj ja pamiętam, jak w latach 90. były takie, jeszcze wcześniej w 80., potem 90. był taki napad seriali brazylijskich na Polskę. I był taki serial Niewolnica Izaura. I był taki popaprany troglodyta Leoncio, co się w niej tam zakochiwał. I to w ogóle było takie, Polska wychodziła z komuny, to było takie romantyczne, to dynastia była, wiecie, Santa Barbara. Te wszystkie w ogóle takie rzeczy napadły tutaj na naszą kinematografię. Łącznie z disco polo z drugiej strony to pogrążyło naszą kulturę narodową, ale to jest już moje subiektywne odczucie. Natomiast chodzi o to, że zaczęto na przykład dziewczynkom dawać na imię Izaura. Izaura Kwiatkowska. Jak ja słyszałem takie imiona, nazwiska, nie połączenia. Męszona. Nie to pasowało, rozumiecie, nie to w ogóle. No ale dawano, nie? Dzisiaj mi nic nie znaczy. Które jest takie fajniejsze, to się daje takie imię, wiesz. Imiona są przedziwne. Jest na przykład imię Psozów. Jak ma na przykład synowi dać imię Psozów? Że to jest w ogóle zniszczenie mu dzieciństwa, wiesz. Wiara w imię. Imię w tamtym czasie oznaczało cztery rzeczy. Kim jest posiadacz imienia? Po pierwsze. Po drugie, jak żyje posiadacz imienia? Po trzecie, co dla nas zrobił dobrego posiadacz imienia? I po czwarte,
co dla nas teraz może robić i posiadać niebo. To były cztery elementy, które określały imię człowieka. Jak ktoś się przedstawiał, mówił Abraham. Ho, 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 to wiele znaczyło. Rozumiecie? Zobaczcie, te imiona miały znaczenie. I imię Jezus to jest imię, które ma potężne znaczenie. Poza tym imieniem, kiedy my mówimy Jezus, to za tym stoi pewien skrót życia. Wiara w imię Jezus, to wiara to kim jest Jezus. To wiara w to, jak żył Jezus. To wiara w to, co zrobił Jezus dla nas. I wiara w to, co robi Jezus dla nas teraz. Oto wiara Boża. Naszą wiarę, czyli wiarę Bożą, wiarę, która działa, opieramy na tym, kim jest Jezus, jak żył Jezus, co zrobił dla nas Jezus i co robi dla nas Jezus teraz. I tylko na tym. I teraz tak. Ty musisz być głęboko przekonany, kim był Jezus. Ty musisz wiedzieć, że Jezus był Bogiem i jednocześnie był człowiekiem. Czyli ty musisz wiedzieć, że Jezus posiadał wszystkie parametry Boże i wszystkie parametry człowieka i przeżył wszystko to, co ty na przykład. Tylko, że nigdy nie zbłądził w swoich decyzjach. Ale też doświadczał takich rzeczy. Na przykład, to jest bardzo prosta sprawa. Pokażę ci, jak się opiera swoją wiarę na imieniu Jezus. Masz jakiś problem życiowy. Przychodzisz do Boga i mówisz, Jezus, ja jestem przekonany, że doświadczyłeś tego samego, co ja. Tego właśnie. I teraz posłuchaj. Bo jest napisane, że on doświadczył wszystkiego z wyjątkiem harmateia, czyli tego grzechu tak zwanego. Czyli dokładnie, że on doświadczył wszystkiego, tylko we wszystkim podjął prawidłowe decyzje. Czyli nie zbłądził nigdy. I teraz jak ja wierzę w to przychodzę do Jezusa i my tak. Na ci przykład. Jezus, rozbolała mnie kostka w nodze. Wiem, i teraz zaznaczam, ja to wiem, że ciebie też kiedyś rozbolała kostka. Zobacz, czyli ja wiem, kim był Jezus, że był człowiek. Ja wiem, że on doświadczył bólu kostki. Co ja dalej wiem? Wiem, jak żył Jezus. A więc mówię, Jezus, ja wiem, że ty nigdy nie poddałeś się, tak? Kiedy ta kostka cię bolała. Nie wycofałeś się na przykład ze swojej wędrówki. Nigdy. Posłuchaj dalej. Ja wiem, co zrobił dla mnie Jezus. Czyli ja wiem, że kiedy przybijano Jezusa do krzyża, to ten ból kostki, który ja mam dzisiaj, został unicestwiony na krzyżu Golgoty. Ja to wiem. Więc ja mówię, Jezus, ja dziękuję Tobie, że ten ból kostki, który ja mam dzisiaj, jest oszustwem, ponieważ ten ból kostki, już nie ten, który Ty miałeś, ale ten, który ja mam, został unicestwiony na krzyżu. I teraz wiem, co Jezus dla mnie robi teraz. Wiem, że teraz jest uwolniona Boża moc w moją kostkę. Mówię, Ojcze, dziękuję Ci, że teraz ten ból zniknął. I teraz posłuchaj. Nieważne jest, czy czuję ten ból teraz. Nieważne, co się dzieje. Idę, jakby mnie nie bolała kostka. I teraz o co chodzi? Moja wiara zbudowana w ten sposób, tak, doprowadza do tego, że zostaje uzdrowiona moja kostka. Musi być uzdrowiona. Nie ma bata. To samo dotyczy każdej innej dziedziny życia. Musisz zgłębić dosadnie na pułapie życia modlitewnego i studium Biblii, a także wszystkich innych źródeł z tym związanych, kim jest Jezus, jak żył Jezus, co zrobił dla ciebie Jezus i co robi Jezus dla ciebie teraz. Na przykład, czy ty wiesz, że Jezus teraz się wstawia za tobą cały czas? Zgrzeszyłeś na przykład w czymś. I jeśli ty zgrzeszyłeś, to ty to pamiętasz, że zgrzeszyłeś. Ale pamiętaj, że w momencie, kiedy ty zgrzeszyłeś, natychmiast Jezus stanął przed Ojcem i powiedział, tato, to jest mój chłopak, moja dziewczyna. Natychmiast.
tak, tak wywierzysz. I koniec dyskusji. Twojego grzechu Bóg nawet nie zobaczył. On nie widzi twojego grzechu na przykład. On nie widzi twojego upadku, bo Jezus stawia się za tobą w niebie teraz. Rozumiesz? I teraz wiara w to, że Jezus stawia się za tobą w niebie teraz, powoduje, że żadne potępienie nie może cię w tobie utrzymać. Bo ja już wiem, że to, co ja teraz mam w swoich myślach, czy emocjach, jest opresja diabelska. Mówię, wą, diable, wą, wą. Ludzie, ja zamordowałem człowieka. Miałem 17 lat. Osierocił 6 dzieci. Ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia. To mnie nie męczy po nocach. Rozumiecie? Ja tego nie mam. Dlaczego? Bo to było kłamstwo. Diabeł przychodził do mnie i mówi, zabiłeś człowieka. Ja mówię, zamknij mordę. Kiedyś powiedziałem do diabła, żeby się do mnie perpatrzał. Mówię, po pierwsze, jak do mnie przyjdziesz, to do mnie proszę pana. To bardzo ważna informacja. I ja naprawdę, że go traktuję jak szmatę. Jak szmatę. Ja ty nie możesz w ogóle do mnie przyjść, no porozmawiaj, bo to kosztuje. To kosztuje. Nie stać się na to. Widzisz, pokazuję ci pewną rzecz związaną, tak, z tym, że Jezus się za tobą stawia. Pokazuję ci te rzeczy, bo to jest wiara w osobę. My wierzymy w osobę. My wszystko opieramy na naszej wierze w osobę. My nie opieramy rzeczy na tym, co my odczuwamy. My opieramy rzeczy na tym, co Jezus zrobił, co Jezus robi. Ja w ogóle nie mam odczuć wiary. Ludzie mówią, jak ty czujesz, czy wiesz? Ja mówię, w ogóle nie czuję. Wiary się nie czuję. Ale czujesz taką jakąś wewnętrzną, taką pewną. Ja mówię, nic nie czuję, nic nie czuję, nic, nic nie wiem. No. I zależy, co zjem, to czuję. No. Czasem zatwardzenie, czasem rozwolnienie, to wszystko zależy od ciebie. Jak się wyśpię, to się czuję lepiej. Jak się nie wyśpię, to się nie czuję lepiej. Jak mam regularny seks, to lepiej. Jak nieregularny, to nie lepiej. I tak w ogóle w koło Macieju, bo to są odczucia, odczucia, odczucia. W wierze pielgrzymuję, a nie w odczuciach. Odczucia nie mają żadnego znaczenia. Jak ty się czujesz, to nie obchodzi ciebie, mnie, Boga. O diabła to obchodzi. Diabeł obchodzi, jak ty się czujesz, bo on przychodzi do twoich odczuć i on mówi, porozmawiajmy o twoich odczuciach. Co tam czujesz? Zamknij się. Rozumiesz? Musisz zrozumieć, że nasza wiara to wiara w osobę. To nie wiara w nas. To nie wiara w nasz umysł. To nie wiara w to, co się dzieje w naszych emocjach. To nie wiara w nasze zachowania. To rozumiesz? To nie ta wiara, to wiara w osobę. Dzieje apostolskie 3:16. Wiara w imię Jego podniosła go. Mówi Piotr i Jan do Żydów, do przedstawicieli władz żydowskich. Facet, bo nie, jak on zaczął chodzić? Uwierzył w imię Jezusa. Krótko powiedziawszy, uwierzył w to, co Jezus dla niego zrobił, co Jezus dla niego robi, jak Jezus żył. Oni mu wzięli, o tym opowiedzieli. Wiecie, to jest skrót myślowy, który jest napisany w Biblii. Niektórzy to sobie myślą, że tak wyglądało. Na przykład, że oni tam przychodzili. Słuchajcie, to są w ogóle, musicie być mądrzy w tym wszystkim, nie? W ogóle niektórzy myślą, że oni tam przychodzili, a powiedzieli, o, uwierz Jezusa, w ogóle i on takie coś robił. Oni mu w ogóle opowiedzieli historię. Rozumiesz? Historię mówili. Oni mu opowiedzieli o Jezusie, gdzie Chrystusa opowiadało, wiesz, nie? Rozumiesz? Oni opowiedzieli, powiedzieli mu, co się stało, w ogóle on posłuchał i uwierzył. Kiedyś jestem w jednym kościele i przyszła tam, były dwa nabożeństwa. Między nabożeństwami była przerwa na przeparkowanie samochodów i wtedy też przyszła do pastora pewna kobieta. I ta kobieta do niego przyszła tam, bo ona się dowiedziała, bo to zielonoświątkowcy też, że ona wyszła ze szpitala i potrzebowała pieniędzy na receptę. 80 zł potrzebowała. I ona się usłyszała, że to są dobrzy ludzie, ci zielonoświątkowcy, i ona przyszła, żeby te pieniądze dostać. Nie wierząca w ogóle w nic. I pastor ją przyprowadził do mnie i usiedliśmy w tej przerwie, mieliśmy 10 minut przerwy. I ona mówi, bo ona choruje na raka, bo to, bo tamto, bo jest ze szpitala wyszła i jest biedna. I ja mówię do niej tak. Czy chcesz być uzdrowiona z tego raka?
A ona mówi, no chciałabym, mówi, ale to, no bo dla niej to zaczęło uleczenie, ale... No i tam mówi mi o tym raku, ja mówię, nie, posłuchaj, jesteś, mówi, wierzysz w Boga? Ona mówi, nie, bardzo szczera kobieta, przyszła do chrześcijan Bogu, bo mówi, ja nie wierzę w Boga, nie wierzę. Ja mówię, dobrze. Ja mówię, ktoś ci przeczyta, mówię, a potem ci pożyczę te, a potem ci dam te 80 zł. Ona mówi, dobrze. Ja jej zacząłem czytać proroka Izajasza o ten fragment, chyba tam 50, który jest tam rozdział proroka Izajasza. O tym, że choroby spadły na Jezusa. I ja jej to przeczytałem. Po prostu taki szerszy fragment. Ja jej się pytam tak. Czy ty w to wierzysz? Ty. A ona na mnie spojrzała i mówi, wierzę. Posłuchaj, podczas jednego czytania fragmentu Pisma Świętego ta babeczka uwierzyła w to, co tam było napisane. I ja mówię do niej tak. To teraz my się o Ciebie pomodlimy. Położymy na Ciebie ręce i to, co było w tej informacji, to nastąpi w Twoim ciele. Zgadzasz się? A ona mówi, dobrze. I my położyliśmy na nią ręce. Ona w ogóle miała coś z kościami, no bo otwór związany z jakąś z kościami. I jak my skończyliśmy się modlić, to ona spojrzała na mnie, co mi zrobiłeś? Ja mówię, nic ci nie zrobię, bo ona mówi, czuję dreszcze w nogach. A ona ledwo chodziła, nie? Wstała, taka po 60 kobieta. I mówi, nie było mnie nogi. Ja mówię do niej, to pobiegaj. I ona zaczęła truchtać na okołorzędów. Przetruchtała na okołorzędów, szła do pastora i mówi tak, ja to już zawsze będę przychodziła, mówię, do tego kościoła. Rozumiesz? Ja mówię, no to... Już nie chciała 80 lat. Ona została tam uzdrowiona, bo wiara w niej się zbudziła. Rozumiecie, co się stało? Ona uwierzyła. Powiem wam następną rzecz. Pisze do mnie kobieta. Tydzień temu. O, może więcej już. Czy pan wierzy w duchy? Wierzę. Piszę do niej na Facebook, wierzę w duch. Czy pomoże mi Pan wywołać ducha? Pisze do niej, nie, nie pomogę Ci wywołać ducha. Czemu chcesz wywołać ducha? I ona pisze, bo mój kolega umarł. Ja go tak lubiłam, tak mi go brakuje. Ja bym chciała wywołać jego ducha. Bo tak mi po prostu jest ciężko. Ja chciałabym porozmawiać z nim, powiedz mi. Piszę do niej, to jest okultyzm. Ale mówię, napiszę ci, jak przyjść do Jezusa, czy chcesz? A ona mówi, tak chcę. Ja jej wysłałem jedno z moich nauczań o Nowym Narodzeniu. I ona dalej pisze, ale co do sprawy ducha? Ja mówię, nie pisz mi więcej o wywoływaniu ducha. Przyjmij to, co ci powiedziałem i wtedy do mnie napisz. Słuchajcie, po kilku dniach ona pisze do mnie, po dwóch chyba dniach pisze do mnie, że ona to przyjęła. Już nie pisze o wywołaniu ducha. Posłuchaj, trwa to wszystko 4 dni. 4 dni. Gość leży przygotowany do pochówku gdzieś. Ona do mnie pisze tak, 4 dnia. Poszliśmy z kolegą, tak? I wzbudziliśmy go z martwych. Nic więcej do mnie nie pisze. Ja usiadłem i mówię tak, albo to jest bardzo chory psychicznie człowiek, co do mnie napisał, bo to jest możliwe w ogóle, że jest to bardzo silnie zaburzona osoba. Nie? Albo jest to babka, w której została zbudzona wiara i zaczęła natychmiast tą wiarę stosować. I wiecie co? Ja tego rodzaju informacji, na przykład mam bardzo, akurat nie na temat wskrzeszenia, na temat różnych rzeczy, mam bardzo dużo. Wiara, ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle jakaś bzdura. Ja tego nie wiem po prostu, nie? Natomiast ja już widziałem tak różne rzeczy.
i widziałem, w jaki sposób wiara ludzka, niczym niezmącona, rozumiecie? Wiara w osobę doprowadza do potężnych manifestacji. Kiedyś dziewczyna, którą przyprowadziłem do Jezusa przez Facebooka, tak? Podczas pisania ze mną wyrosły jej zęby, których jej brakowało. Po prostu. To, wiecie, i ona w ogóle urosły mi zęby. To nie są usługujący żadni. To są zwykli ludzie. Prości, zwykli, których nigdzie nie ma. Rozumiesz? Którzy nigdzie nie głoszą, oni się nie mają swoich portali, nie mają swoich kościołów. Prości, zwykli ludzie. Jezus przyszedł do prostaczów. Jezus przyszedł do prostych ludzi. Do prostych ludzi. Ze swoim potężnym imieniem. Ja w ogóle, wiecie, w co wierzę? Że więcej cudów dzieje się, tak? Wśród zwykłych, wierzących ludzi, którzy uruchomili proste elementy wiary, niż u ludzi, którzy są na pierwszych stronach gazet, internetu, telewizji czy czegokolwiek innego. Jakoś takie coś mnie porusza w ostatnim czasie coraz bardziej. Rozumiecie? Jak dostaję świadectwa od ludzi, ta prosta wiara wzbudzona. Wiecie, ze mną kontaktują się ludzie z wiosek, z różnych miejsc, gdzie tam nie ma zborów, nie ma... Oni przeżywają potężne wypełnienia Duchem Świętym na wsiach, w ogóle w mieszkaniach. Robią cuda, modlą się o zwierzęta, uzdrawiają krowy, konie, kaczki, kury. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle gospodarstwa rolne sobie ustawiają. Znam babeczkę, która nakazuje truskawką w imieniu Jezusa, że w ogóle, żeby jej rosły prawidłowo. Człowiek ma takie truskawki, że się w głowie nie mieści. Wiecie, ta prosta wiara prostych ludzi. Prosta wiara prostych ludzi. Rozumiesz? Szok. Ludzie z takich miejsc, że w ogóle, wiecie, do kościoła raz na miesiąc przyjadą, bo mają 100 kilometrów, czy 120, czy 150, wiecie. Wiara w osobę. Wiara w osobę. Nie potrzeba do tego nikogo, ponieważ Jezus Chrystus jest zabezpieczeniem naszej wiary, podstawą, fundamentem, rozumiecie? I całym systemem przekazu. To, kim On był, to, jak On żył, to, co On dla Ciebie zrobił i to, co dla Ciebie robi teraz. Na tym buduj. To jest druga noga wiary. To jest takich 5 nóg, ja o tym dzisiaj Ci powiem. To jest druga potężna noga wiary. I to nie ma opcji, żeby to Ci się w ogóle nie skrywało. I jeżeli połączysz wiarę w koncepcję z wiarą w osobę, to zobaczysz, co tu się, to jest potęga, to jest torpeda. Zobacz, bierzesz koncepcję Bożą i wierzysz, że w Chrystusie Jezusie ta rzecz jest wykonana. A więc, żadna choroba, żadna niemoc. Nie lecisz do ludzi. Nie biegniesz gdzie indziej. Budujesz to samo. Budujesz to samo. Budujesz to samo. Kenneth Hagin w latach 40. głosił w pewnej wiosce w Ameryce. I był tam łysy facet, który miał koło 70. Prosty człowiek. Prosty fakt. I uwierzył, że może mieć włosy. Kiedy Hagin był na następnej usłudze po latach 40, potem 50, facet miał bujną czuprynę. Nie tylko miał bujną czuprynę, ale miał wszystkie zęby. I mówimy o tym, że to były tamte lata, to nie mówimy o dzisiejszych latach. Rozumiecie, mamy Amerykę, która jest dopiero po kryzysach, po różnych rzeczach, nie? On mówi, bracie Kenneth, uwierzyłem, że mogę mieć włosy. Kiedy zaczęły mi rosnąć włosy, zrodziła się we mnie wiara, że mogę mieć wszystkie zęby. Zacząłem się modlić o zęby. Wierzyć, urosły mi zęby. Miał 70 parę lat. Wyrosły mu włosy i wyrosły mu zęby. Rozumiecie? Chodzi o to, że ten człowiek uruchomił wiarę w koncepcję, uruchomił wiarę w osobę. Uruchomię. Zbieraj ten materiał do swojego życia. Pamiętaj, tu nie chodzi o Ciebie. Tu nie chodzi, żebyś się napinał. Tu nie chodzi o to. W ogóle bądź wolny od napięć. Chodzenie w wierze nie polega na tym, że się spinamy. O, nie wierzę, nie wiem.
Uspokój się. Wyluzuj w tym wszystkim. Nie opieraj tego na sobie. Powiedz, Jezus, przecież to Ty w ogóle zrobiłeś. Przecież to w ogóle Twoja robota. Boże, to Ty dałeś swoje koncepcje, to w ogóle... Ja po prostu wierzę w te koncepcje. Ja wierzę w te koncepcje. Dzisiaj tutaj jest ze mną mój przyjaciel Przemek, który jest instruktorem gry, jazdy na snowboardzie. I na przykład będziemy teraz wyjeżdżać w grudniu z kościołem na święta. I Przemek zaproponował w kościele, że będzie ludzi uczył jeździć na snowboardzie. I zrobi najpierw szkolenie, a potem będzie ludzi brał i będzie uczył ich jeździć. On fajną rzecz powiedział. Jeżeli ktoś będzie mnie słuchał, to ja robię takie założenie, że nikt nie będzie miał tam nawet jednego upadku. Byleby mnie słuchał. To jest mocne, jak tak mówi ktoś. Mówi, tak cię wytrenuję, że nie upadniesz na mnie. Kiedy on to mówi, bo mówię to dzisiaj rano, jak siedzieliśmy sobie, znaczy w dzień, jak jedliśmy. Usłyszałem to i wiedziałem, że to jest Bóg, który coś do mnie mówi. Że Bóg do mnie coś mówi teraz. Bóg coś do mnie mówi. On sobie siedział z drugiej strony stolika i tam sobie jadł pierogi i do mnie mówi, nie? Bóg mówi do ciebie. Jeżeli oprzesz swoją wiarę na tych rzeczach, o których słyszysz, nigdy się nie przewrócisz. W ogóle nie ma takiej opcji. I nie będzie to zależało od tego, jak bardzo się na tym będziesz spinał. Nie spinajcie się. Zróbmy przerwę 15 minut.